Na czym polega sprawdzenie konstrukcji nośnej podestu? Ocena stanu technicznego konstrukcji nośnej podestu obejmuje oględziny połączeń rozłącznych i nierozłącznych oraz pod kątem ewentualnych uszkodzeń, pęknięć, zużycia. Zatem należy skontrolować koła jezdne, w tym ogumienie, stan bieżnika, stan felg i śrub mocujących, podwozie, układ nożycowy, platformę roboczą, w tym stan barier ochronnych, bramki wejściowej, która ma otwierać się do środka i samoczynnie zamykać, krawężników, podłogi, wysuwanych balkonów. Ocena kompletności wyposażenia platformy roboczej polega na sprawdzeniu, czy na platformie są uchwyty do zamocowania uprzęży, piktogramy, oznaczenia przyrządów sterowniczych, naklejki ostrzegawcze informacyjne, no i oczywiście instrukcja obsługi, która ma znajdować się w dedykowanym do tego miejscu.